No to już za chwilę, już za momencik, lada moment będziemy wiedzieli, kto zostanie mistrzem Europy 2021. Cześć, ja nazywam się Tomasz, ten kanał nazywa się tak. Kolejny już raz zdarzyło się tak, że no niestety, ale tuż przed meczem wrzucamy film. Nic to jednak, chciałem przede wszystkim podziękować wam za to, że byliście ze mną. Może nie jakoś mega licznie, ale całkiem aktywnie przez ten turniej, że udało mi się chyba nawet codziennie coś tam rzucać prawie. Życzę wam udanego finału, żeby to był mecz, który spędzicie w fajnym towarzystwie, nawet jeżeli tym towarzystwem będziecie tylko wy sami. Czasami to jest najlepsze. Życzę wam meczu efektownego, takiego, po którym będzie można fajnie sobie pogadać w internecie, albo i nie tylko w internecie. Meczu, który nikogo z nas nie zdenerwuje. Meczu, który nie wzbudzi takich niefajnych kontrowersji. Życzę meczu, który okaże się być takim fajnym zwieńczeniem tego naprawdę bardzo fajnego turnieju. Turnieju, który myślę, że zostawi w nas no, dużo pozytywnych wrażeń. Odejmując oczywiście to, jak się nasza reprezentacja zaprezentowała. Jutro albo pojutrze, nie wiem, chciałbym to jakoś tak troszeczkę lepiej niż te, czy porządniej niż te dotychczasowe filmy w ramach Eurovloga zrobić. Pojawi się, nie wiem, x wniosków z tego turnieju, x rzeczy, których się nauczyliśmy, które, nie wiem, ukształtowały jakieś nasze poglądy piłkarskie. Jeżeli macie coś takiego i oglądacie ten film przed meczem finałowym albo po meczu finałowym, no to zachęcam do pisania w komentarzach, pomożecie mi. Ja sam mam ładnych parę myśli na temat tego, co się w tym turnieju zdarzyło. Myślę, że nawet kilka całkiem nieoczywistych, ale bardzo chętnie skorzystam z tego, co wy macie do powiedzenia. Także zachęcam do pisania w komentarzach. Udanego meczu, dzięki za ten turniej, cześć!